Co zwiedzać na Dolnym Śląsku, by uniknąć tłumu turystów? Czym się kierować przy doborze miejsca wypoczynku? Jutro startuje kampania Bezpieczne do odkrycia. Urząd Marszałkowski do współpracy zaprosił dolnośląskich blogerów i przewodników. Będą radzić i inspirować. A w naszym studiu już dziś gościmy wirtualnie oczywiście Gracjana Kidniańskiego, przewodnika sudeckiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Już kilka dni temu, czy od kilku tygodni obserwujemy doniesienia na przykład z zakopiańskich Krupówek. Oblężenie przeżyła ostatnio także Śnieżka. Więc jak wybierać te miejsca, żeby uniknąć takich tłumów? Przede wszystkim, jeżeli chcemy coś fajnego zobaczyć, co jest poza szlakami, warto wynająć lokalnego przewodnika, który zna takie perełki. Ale jeżeli nie chcemy, polecam otworzyć mapę, znaleźć miejsce, do którego byśmy pojechali na pewno w takim normalnym czasie i tam właśnie nie jechać. Czyli pojechać w miejsce, o którym byśmy nie wpadli wcześniej. Pan ma jakieś takie ulubione miejsca godne polecenia na Dolnym Śląsku, które właśnie warto odwiedzić, a nie są zbyt często uczęszczane, wybierane? Mam takie miejsca, przede wszystkim są to Doliny Rzek. Są to miejsca, które nie nazywam szybko i pięknie. Szybko i pięknie są to miejsca, gdzie mamy łatwy dojazd i w ciągu 40 minut możemy dojść do jakiegoś fajnego miejsca z cudownym widokiem. Tam będzie najwięcej osób. Ale jeżeli szukamy miejsca cichego, to na przykład na Dolnym Śląsku mamy krainę wygasłych wulkanów. Mamy zamki, które stoją na wygasłych wulkanach, między innymi też pod dachem. Mamy chociażby wieżę książęcą, gdzie są najstarsze malowidła o Sir Lancelocie na świecie, a tam niezbyt duży ruch jest, zwłaszcza w tygodniu, bo ludzie szukają takich miejsc, które są bardzo popularne. To gdybyśmy mogli się posłużyć konkretami. Poza tym też jakby turyści bywają różni. Jedni z dziećmi podróżują, inni chcą trochę więcej wysiłku, więc może zacznijmy od takich turystów, którzy podróżują z dziećmi i właśnie chcą coś ciekawego zobaczyć, a jednocześnie miejmy na uwadze właśnie, że dzieci nie za dużo pewnie będą chciały chodzić. Co tutaj by pan polecił? Przede wszystkim poleciłbym Dolinę rzeki Bóbr, która pozwala pętelkę niewielką zatoczyć. Poleciłbym również skorzystanie z chociażby kolei dolnośląskich, żeby sobie auto zostawić w jednym miejscu, przejechać dosłownie jedną stację, a później przejść chociażby po Rudawach Janowickich w ciągu 2, maksymalnie 3 godzin z powrotem do auta. Polecam Bory Dolnośląskie koło Bolesławca, gdzie raczej to miejsce jest unikane przez dużą liczbę turystów. Lokalsi je znają, ale turyści przyjezdni raczej się tam nie kierują. A jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy są już aktywniejsi i chętnie czy pochodzą po górach, czy zrobią trochę więcej kilometrów, co tutaj by pan doradził? Przede wszystkim doradziłbym miejsca, które nie są zakończone schroniskami. Czyli mamy miejsca, które prowadzą przez formacje skalne, jak na przykład Rudawy Janowickie. Bo pamiętajmy, że największy ruch turystyczny jest tam, gdzie trasa jest zwieńczona albo wspaniałym zabytkiem, albo schroniskiem, gdzie mamy kawę, herbatę czy małe co nieco. A jeżeli to nie jest zwieńczone czymś takim, no to najczęściej tam dużego ruchu nie ma. I ja osobiście polecam robić pętle po Rudawach Janowickich, chociażby Starościńskie Skały i tamtędy przejść do Zamku Bolczów, dzięki czemu tak naprawdę możemy w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej trasy spotkać maksymalnie 5-6 osób. A jeżeli chodzi o takie miejsca bardziej do relaksu, takie, żeby może posiedzieć przy ładnym widoku, a niekoniecznie się dużo ruszać, co tutaj za propozycje? Oczywiście odradzam Karkonosze, ponieważ one są zadeptane, ale Karkonosze z drugiej strony jest to przecudny widok. Więc polecam dokładnie po drugiej stronie Karkonoszy Góry Kaczawskie, gdy się wejdzie na jeden czy dwa szczyty, stamtąd widać wspaniałą panoramę Karkonoszy. O tej porze roku wyglądają jak Alpy, dosłownie. Mamy zielono na dole, a biało na górze, więc wiele osób chociażby z Przełęczy Komarnickiej, tam sobie można leżaczek rozłożyć i sobie podziwiać widoki, nie mając dosłownie nikogo obok siebie.
Te trasy, o których Pan mówi, te obiekty, to są zazwyczaj takie jednodniowe wycieczki, ale co jeżeli dokładnie właśnie chcielibyśmy z noclegiem się zatrzymać, zwłaszcza, że w tej chwili można korzystać z bazy noclegowej i co też w przypadku osób, które mimo wszystko boją się hoteli i jakichś takich większych skupisk ludzi? Pamiętajmy o tym, że hotele trzymają się reżimu sanitarnego, ale nie każdy lubi jednak duże obiekty. A jeżeli się zagłębimy w różnego rodzaju wioseczki, zwłaszcza w internecie, odkryjemy, że w co drugiej wiosce znajduje się klimatyczna agroturystyka, albo willa, albo domki do wynajęcia. I bardzo często Dolny Śląsk jest odkrywany przez przyjezdnych, czyli z ludzi z Poznania, Szczecina, Gdańska czy Krakowa, którzy uciekli z dużego miasta, kupili sobie niewielką chatę gdzieś na końcu świata, chcieli tam zamieszkać, ale odkryli, że to ma taki potencjał, że stworzyli tam rodzinną agroturystykę, a takich jest pełno. I mamy stare szkoły, stare kuźnie, mamy stare młyny i możemy przyjechać do obiektu, który ma nierzadko 200-300 lat i tam sobie spędzić jedną noc albo nawet tydzień. Dla takich osób, które jednak chciałyby skorzystać też z pomocy właśnie takich osób jak Pan, chcą pozwiedzać z przewodnikiem, jak to w tej chwili wygląda w dobie pandemii? Przede wszystkim takim moim prywatnym hasłem jest małe grupy mogą więcej i najczęściej grupy się kontaktują z nami. To są rodziny, które od 2 osób do 10 osób, które by chciały coś pozwiedzać. Wtedy się warto skontaktować z przewodnikiem lokalnym przez stronę internetową czy Facebooka. Wtedy ustalamy trasę indywidualną dla turystów, dopasowując do wieku, do charakteru grupy. Jeżeli są to seniorzy, to trochę mniej chodzenia. Jeżeli młodzież, więcej warsztatów, a jeżeli dorośli, którzy chcą się zmęczyć, to wtedy oferujemy im taką wędrówkę, gdzie na pewno poczują pot na czole. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Niestety musimy już kończyć, bo nasz program dobiega końca, ale mam nadzieję, że zainspirował Pan trochę naszych widzów. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że właśnie poczuli Państwo trochę tego ducha przygody, wycieczki, a więcej szczegółów i przydatnych informacji w kampanii, która rusza już jutro, bezpieczne do odkrycia i więcej szczegółów na stronie internetowej, między innymi na stronie internetowej Dolny Śląsk Travel.